Halo, halo, dzień dobry, witam Was na pokładzie znanego Wam już bolidu formuły ciężkiej. A dlaczego ciężkiej? No to wiadomo, że wiozę z tyłu 26 ton ziarnka. Zmierzam dzisiaj w stronę portu, a mianowicie w zasadzie to będzie okolica Starogardu Gdańskiego. No i tam dalej będziemy rozwijać sytuację tak, że przerzut do Gdańska i standard gdzieś ze śrutą w okolice nasze. Jak się ułoży tydzień, nie wiem. Co my mamy dzisiaj? Niedzielę. Kolejny jakiś tam tydzień. 12 chyba dzisiaj września mamy, tak. I co? Ten odcinek chcę poświęcić na takie rozmyślanie, czy warto zostać kierowcą zawodowym. Jest już jeden odcinek pod tym tytułem na kanale i tam pokazałem minusy pracy kierowcy zawodowego. No i to coś, z czym się je, troszkę może przekoloryzowane, troszkę może takie użalanie się tam pojawiło nad sobą i nad tym zawodem, ale to jest z życia wzięte i taka takie sytuacje nas spotykają. Dzisiaj się skoncentrujemy na tym, by pokazać Wam plusy tego zawodu. No i może przejdźmy do konkretów, bo żeby to było szybko, zwięźle i na temat. Także lecimy po intrze. Wymienię Wam trochę tych plusów tej pracy. Przechodzimy do tych plusów w moim zawodzie, na mojej zabudowie, czyli patelnia. Największym plusem tej roboty jest to, że jestem często w domu, w aucie spędzam 3-4 noce w tygodniu, zazwyczaj 3, tak średnio licząc. Kolejnym plusem to jest to, że jest w miarę w tym zawodzie stabilnie pod względem finansowym, pensje są dobre, uważam. Kwestia tylko dogadania i wykonywania tej pracy. Co kolejnym plusem jest, to, że mogę decydować, kiedy wyjeżdżam, kiedy zjeżdżam z trasy. Nie ma jakichś takich okresów, że jestem delegowany na tydzień, na dwa, na trzy i weekendy spędzam poza domem. Co jest kolejnym plusem, to, że mogę poznawać różne ciekawe miejsca. To, że te miejsca ciągle mnie zaskakują. W tych miejscach też poznaję różnych ludzi, czy to będzie kierowca jakiś inny, czy to gospodarz, czy rolnik, czy jakiś farmer. Poznaję ich poglądy, poznaję ich spostrzeganie na świat. To też jest taka nauka dla mnie. Mogę rozwijać się poprzez jakieś poglądy innych ludzi. Nie czerpię tego z telewizji, nie czerpię tego z radia czy z internetu, tylko jestem w stanie oddzielić tą rzeczywistość od tej fikcji, którą nam przekazują media. Także to jest dla mnie też duży plus. No i przede wszystkim nie jestem w takim kokonie, w otoczeniu stałym, gdzie człowiek jakby popada w taką rutynę i no niestety zamyka się na świat. Także to jest plus taki, że mogę poznawać ten świat ludzi. Co jest plusem następnie, to, że dosyć często zmieniają mi się ładunki, że nie mam takiej typowej monotonii, że jeżdżę jak linia autobusowa od A do B z tym samym towarem. To raz cement, raz żwir, raz piach, raz jakieś materiały inne budowlane, czasami pszenica, czasami kukurydza, czasami rzepak, czasami jakieś inne jeszcze zboże, to śruta. No wiadomo, z czasem w każdym zawodzie człowiek się wypala i wpada w taką monotonię wykonywania tego jak automat,
ale do tej pory przez 3 lata, już czwarty sezon w zasadzie, nie znudziłem się tym. Są słabsze dni, to nie ukrywam, to można zobaczyć na moich niektórych odcinkach, które są na kanale. Poruszam się po kraju, w którym mówię ojczystym językiem i to ułatwia relacje między jakimiś magazynierami, między jakimiś innymi pracownikami, bo wiem, że wielu kierowców radzi sobie na zagranicy z tym, ale też wychodzi z tego powodu wiele nieporozumień, czy to na załadunkach, rozładunkach, tak. Także tutaj no to jest plus. Pracuję w swoim kraju na swój kraj, że tak powiem, jeżeli to można w dzisiejszych czasach tak określić. Plusem jest też to, że mam w miarę świeży zestaw, no i jest na bieżąco serwisowany, to co trzeba, to się robi, trafiają się awarie, dwa odcinki wstecz, możecie zobaczyć, jak mi krzew pod hydro wystrzelił i narobił bałaganu. No ale to się zdarza, no nie da się przewidzieć, co się wydarzy. Gdyby ktoś miał takie moce, to byłby pewnie bogaty w doświadczenia i nie tylko. Jestem w stanie zauważyć te zmiany, które zachodzą, czy to pod względem infrastruktury, czy to pod względem nawet tego poglądu na świat, na wschodzie, na zachodzie, czy na północy, czy na południu Polski. To jest też fajne doświadczenie i uważam, że to jest duży plus. W moim przypadku też fajne jest to, że każdy dzień pracy praktycznie planuję sam w całości. Nie ma czegoś takiego, że mnie spedytor czy spedytorka goni, że dzisiaj tu masz dojechać, tam zrzucić, tu rozładować, tam załadować. Do tej godziny, od tej godziny w transporcie na wywrotce raczej te awizacje są takie bardziej płynne. No, port to jest abstrakcja, bo tam bywa różnie, ale czy to jadę z cementem, czy jadę z piaskiem, żwirem, czy jakimś jeszcze innym materiałem gdzieś na firmę, no to jestem w stanie zaplanować sobie, na którą godzinę chcę dojechać, czy kręcę dzisiaj 9, czy kręcę 11, czy może dłużej, jeżeli mam taką potrzebę. Czasami tak wychodzi. Zazwyczaj robię tak, żeby było szybciej, to wtedy wcześniej wracam do domu. No i każdy robi po swojemu, jak uważa, ale ja mam tu taką pewną dowolność, bo wiem, że różnie bywa w innych zabudowach, na przykład zwłaszcza tak jak w naszej okolicy funkcjonuje cementownia, no i tam są awizacje dziwne, druga w nocy, trzecia w nocy, czwarta w nocy, jak na chłodni, i potrzebuje na przykład ktoś cementu na drogę, awizują cię na trzecią w nocy, no i nie masz gadania, jedziesz. A ja znowu na składy budowlane to sprawdzam sobie, od której godziny otwarte, do której, ewentualnie zadzwonię. I to jest plus, że nie mam praktycznie nocnych godzin pracy. No wiadomo, zdarza się gdzieś tam rano ruszyć 4, 5, czy nawet 6, jechać do 22, 3, ale mam ten dzień w miarę taki stabilny, że nie raz w nocy, raz w dzień, nie. Jakby to nazwać. W miarę czas pracy mam o tych samych godzinach, o tej samej porze dnia. Mniej więcej robię to samo, czy w tych godzinach pracuję. Kolejna rzecz na plus to jest taka, że nie wożę jakichś mocno cennych ładunków typu za 1,2 milion i śpię spokojnie w nocy. To jest też plus moim zdaniem. No i ogólnie na tej zabudowie to nie słyszałem, żeby się trafiały jakieś kradzieże. No, nie wiem jak na zagranicy, ale w Polsce to praktycznie gdzie bym nie stanął na nockę, czy krótką pauzę, czy długą, to ja śpię bezpiecznie. No, nie mam takiego poczucia niebezpieczeństwa, że mnie ktoś okradnie, że muszę pilnować towaru, czy samochodu. W porównaniu do zagranicy, a rozmawiam coraz częściej z kierowcami, którzy wrócili na kraj
I naprawdę to jest plaga Zachodu, że złodziejstwo jest takie na potęgę, że kradną już nawet narożniki plastikowe, które są warte kilka złotych, pasy, no wszystko co się daje, kapselki z kół, zaślepiające nakrętki, no wszystko co wpadnie w ręce to kradną. W Polsce ja tego jeszcze nie doświadczyłem, chociaż widziałem jak kierowcy paliwo spuszczają, no ale to jest co innego, nie? Spuszczają ze swoich aut oczywiście, bo nie widziałem, żeby ktoś z obcego spuszczał. Też takim dużym plusem jest w moim, bynajmniej w mojej firmie, to, że planuję trasę pod siebie i tak jak często jeżdżę nad morze, kto mnie ogląda, to ja mogę pojechać siódemką, mogę pojechać objazdami gdzieś bokiem, mogę pojechać drogą ekspresową czy autostradą, mogę dołożyć 10-20 km i nie ma tak, że jestem z tego rozliczany jakoś mocno. Oczywiście, no wszystko w ramach rozsądku i rozsądnego spalania, no bo przecież nikt nie będzie dokładał do nas. Także to jest też plus na mojej zabudowie, że no raczej mało który pracodawca jakoś tak siedzi i rozlicza z tego, że a mogłeś pojechać 2 km krócej przez miasto, a mogłeś gdzieś tam skrócić przez wieś. Także to rozmawiam, raczej kierowcy nie mają takich problemów. Bardzo dużym plusem tego zawodu jest to, że człowiek uczy się takiej samokontroli i takiego planowania, przewidywania tego, co będzie robił, gdzie, kiedy, w jaki sposób, planowanie trasy, planowanie odpoczynku, planowanie jakichś załadunków, rozładunków. No różnie to bywa, nie? No nie wszystko jest zależne od nas. Ale mamy taką samą kontrolę nad tym upływającym czasem. Dla mnie osobiście też no, bardzo dużym plusem tego zawodu jest to, że mam dużo czasu takiego dla mojego umysłu. I kiedy prowadzę, już jestem załadowany, mam tam 500-600 km do przejechania, mam czas na jakieś plany, przemyślenia, ustalenia jakiejś tam kolejności działań. To jest dla mnie taki czas, że się relaksuję, odpoczywam też w tym czasie. Nikt mi nie przeszkadza, nie zawraca głowy, nie truje. Mogę sobie włączyć radio, mogę je wyłączyć, można coś tam w internecie posłuchać. No, to co chcesz, to planujesz i robisz sam. Nikt ci nie siedzi nad uchem, że szybciej, więcej, mocniej i tak dalej. Nie przychodzą tu ludzie, klienci. To jest dla mnie plus. Kiedy są takie słabsze dni, to też plusem tego zawodu jest to, że nie naraża siebie i kogoś innego w pobliżu, kto natknie się na jakiś taki dodatkowy stres czy chamskie zachowanie z twojej strony. Możesz sobie porozmawiać z radiem, z samochodem. Niektórzy przez CB radio wypuklają swoje uczucia. Ja po prostu rozmawiam ze wszystkim, co tu się znajduje w otoczeniu. I to jest dla mnie plus, bo czasami mam język taki, a nie inny, że najpierw coś powiem, a później pomyślę. I w sytuacji, kiedy ktoś by był przy mnie, albo ja bym to do kogoś powiedział, mógłbym już nie odwrócić tej sytuacji, a tak mam czas na takie wyważenie i zaplanowanie pewnych rzeczy. Też takim dużym plusem tego zawodu jest to, że człowiek staje się odporny na stres. Mimo, że ten stres towarzyszy no, nam wszędzie w zasadzie, nie tylko w tym zawodzie, to tutaj presja ta czasu i stres taki związany z odpowiedzialnością za przede wszystkim materialną, no i też ludzką, no bo jesteśmy ciągle w ruchu i musimy nie tylko patrzeć na swoje bezpieczeństwo, ale także na innych, to rozwija naszą wyobraźnię, chociaż to chyba nie dotyczy wszystkich kierowców, czasami
nie da się słuchać radia, nie da się rozmawiać z pewnymi kierowcami. To jest kwestia chyba już natury człowieka. Podsumowując to wszystko, no tak to wygląda z mojej strony, ja mam takie odczucia, pracuję w takiej firmie, w innych firmach może być inaczej. To są też plusy na danej zabudowie, też plusy takie ogólne tego zawodu. I kwestia, kto jak podchodzi do życia, jak podchodzi do pracy, pracodawcy, to też ma duże znaczenie. Do tego, co robi, jak to szanuje, też musicie sami sobie, że tak powiem, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Pamiętajcie, że to jest moje doświadczenie, to nie jest każdego kierowcy takie samo i nie bierzcie tego na serio do końca, no bo możecie się zetknąć zupełnie z inną rzeczywistością. Miejcie na uwadze, że to tylko dotyczy mnie w chwili obecnej. Także to taki typ tego filmiku będzie w tym tygodniu, bo długo już się zbierałem. Troszkę mi zeszło czasu od tego odcinka strony tej negatywnej. Teraz strona pozytywna. Macie odzwierciedlenie, jakiś tam zarys obrazu tego, co się dzieje w transporcie i jak to wygląda. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia gdzieś tam, kiedyś tam.